Witajcie! To wizażystka i stylistka mody Anna Kolaska. W tym krótkim filmiku chciałabym Wam przedstawić najważniejsze modowe tendencje na okres jesienno-zimowy. Jeśli Wasza garderoba nie jest jeszcze gotowa na nowy sezon, koniecznie posłuchajcie, co lansują światowe wybiegi. Jedną z najmodniejszych tendencji w tym sezonie jest prostota. Wraca kobieca klasyka i to w najlepszym wydaniu. Office look, czyli przede wszystkim eleganckie koszule oraz damskie garnitury, które mają podkreślać Waszą silną osobowość i pozycję w pracy. W czasie wolnym warto postawić na ubrania w stylu basic, czyli zupełnie podstawowe, bazowe. Proste golfy czy t-shirty bez wzorów, często nawet jednokolorowe. Jeśli nie wiecie, na jakie kolory postawić, podpowiem Wam, że najmodniejsze są teraz połączenia trzech barw z palety monochromatycznej, czyli biel, czerń oraz szarość. Niezmiennie od kilku sezonów projektanci lansują także ekscentryczne stylizacje. Tym razem proponują dziwne i nie do końca praktyczne połączenia, takie jak klapki plus kurtka, zabudowany dół plus lekka zwiewna góra z odkrytymi ramionami, stylizacje niedokończone, takie jak swetr plus kozaki, gdzie całość wygląda, jakby brakowało spodni lub spódnicy. Także obcasy kaczuszki, kozaki aż do uda oraz patchwork, czyli połączenie kilku wzorów materiałów na jednym elemencie. W dalszym ciągu na topie są oversize'owe swetry i pudełkowe płaszcze, czyli takie, które nie podkreślają talii i często wyglądają, jakby były za duże. Wydawać by się mogło, że to krój, który lubi poszerzać i nikt nie wygląda w nim dobrze. Nic bardziej mylnego. Pudełkowe fasony są stworzone dla kobiet z figurą gruszki, które chcą zrównoważyć proporcje sylwetki z jej dolną partią. Świetnie nadają się też dla szczupłych kobiet, które chcą ukryć niewielki biust. Dodatkowo ten krój idealnie ukryje brak talii, bo nie ma zaszewek taliowych. Ciekawym trendem w tym sezonie jest total look, zarówno pod względem wzoru, materiału czy też koloru. Modne są stylizacje w jednym kolorze od stóp do głów, a także nieśmiertelne jeans. Koniecznie sprawdźcie połączenie spodni, koszuli i kurtki jeansowej w jednym zestawie. Obecna moda to ciągłe powroty do trendów z przeszłości. W tym sezonie projektanci cofają się do lat 20., czyli przede wszystkim do frędzli, nakryć typu kimono oraz motywów azjatyckich. Prym wiedzie także dekada lat 70., która charakteryzuje się dużą ilością materiałów sztruksowych, aksamitnych oraz tych z kożuchem. Lata 70. to również duże guziki, klimaty boho oraz przede wszystkim krapa, która za sprawą domu mody Gucci jest jednym z najsilniejszych trendów w tym sezonie. Na koniec pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o latach 80. Tutaj warto zwrócić uwagę na kiczowate połączenia kolorystyczne oraz lakierowane i plastikowe elementy. Nie zapominajcie także o damskich garniturach i marynarkach, które, tak jak już wspomniałam na początku, są w tym sezonie absolutnym must have. Ten sezon należy do kilku klimatów, które, co ciekawe, są zupełnie ze sobą sprzeczne. Modny będzie romantyczny styl wiktoriański, charakteryzujący się haftami, stójkami, falbanami, ale także klimat punk, czyli ćwieki, glany, naszywki, poszarpane ubrania i styl śmietnikowy. Ale również zachodni college, czyli dżinsy, mokasyny, bandanki, frędzle, buty kowbojskie. W tym sezonie nie da się też nie zauważyć motywu kosmosu, który przejawia się nie tylko na t-shirtach z gwiazdami, planetami, ale też w postaci mocno błyszczących, wręcz kosmicznych materiałów. Do łask wracają także ciepłe futra, oczywiście sztuczne. Jeśli chodzi o kolory, to już tradycja, że jesienią modne jest wszystko to, co otacza nas wokół. Wystarczy wybrać się choćby na spacer po Solankach i zainspirować naturą. Teraz królują przede wszystkim złoto, brąz, kaki, musztardowy, oliwka, burgund oraz śliwka. Zaskoczeniem natomiast, przynajmniej dla mnie, są kolory pastelowe, które w tym sezonie również są dozwolone. Absolutnym hitem natomiast jest krwisty kolor czerwony. Kobiety, które kochają dodatki, na pewno ucieszy fakt, że w tym sezonie jest ich całe mnóstwo. Wielkie wisiory, kolczyki oraz bransoletki, śmiało możecie eksperymentować. Ciekawym trendem są też perły, apaszki oraz berety. Warto podpytać starsze pokolenie, być może w szafach zalegają wspaniałe nakrycia głowy. Tegoroczny sezon obfituje w wiele wspaniałych trendów. Dzięki temu jestem spokojna, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Jeśli jednak potrzebujecie profesjonalnej porady, serdecznie zapraszam na wspólne zakupy. Adres mojego fanpage znajdziecie poniżej. Do zobaczenia!